I na tej płycie muza jest jakby kapitalna. Oprócz tych mrocznych, powiedzmy, rozdziałów historii, którą tam opowiadasz, jest też dużo mimo wszystko takiego chillu i optymizmu. I jakiś taki motyw, który wyłapałem po jednym odsłuchaniu, to jest ta linijka, że mam wielkie sny. On się przewija w dwóch utworach, być może w większej liczbie. No to o czym teraz śni Margaret, Maggie? Jakby co to są za plany i marzenia? Mam marzenia i ambicje ogromne związane z tą moją wytwórnią, w sensie im więcej, jakby im w tym dłużej jestem. Ja wiem, że tak naprawdę jeszcze nie zrobiliśmy żadnych tak zwanych ruchów, natomiast to dlatego, że chcemy to dobrze zrobić. Praca z artystami, z młodymi ludźmi, w sensie wiesz, ja już trochę to robię i zdążyłam zauważyć, że ja mam swoje jakieś przyzwyczajenia, a wiem, że w muzyce i w ogóle w sztuce to posiadanie przyzwyczajeń to nie jest dobry doradca. W sensie tam trzeba cały czas szukać, tam trzeba cały czas się odkopywać ze swoich starych rzeczy i przynajmniej ja taka jestem. I ten kontakt z młodymi artystami dla mnie jest tak super inspirujący, że to jest taka moja ogromna zajawa. Mam ogromne serce do nich i po prostu chciałabym być taką Kają trochę, że tak wiesz, że ona, coś w sensie dla mnie Kaja jest ogromnym autorytetem, że ona właśnie ma to wytwórnie i ma tych artystów i ich wspiera i sama jest taką wspaniałą kobietą, zdolną i wspierającą innych. No, więc to na pewno jest ta wytwórnia, na pewno mam ambicje ogromne w związku z pisaniem muzy, w sensie z byciem lepszym w tym i jakby na różnych polach się teraz rozwijam, ale mam też ogromne ambicje po prostu w końcu, żeby pożyć, w sensie, żeby już nie gonić tego króliczka, żeby takie everyday było szczęśliwe i w ogóle to myślę, że tak od pół roku wstyd się przyznać, bo jest koronawirus i wiem, że po prostu jest, w sensie jakby nastroje są bardzo kwaśne, ale mi też ten to pokora to jedno, ale nie wiem, ja jestem ultra szczęśliwa w ogóle, to jest niesamowite, nie? No jedyne co ta pogoda, to się tego nie da wytrzymać oczywiście. No i tam sytuacja społeczno-polityczna jest dość przygniatająca, ale tak to po prostu jest kurwa czad. No to sobie bardzo miło mi to słyszeć. No to tak, żeby trochę tutaj pociągnąć ten temat i z uwagi na pogodę, i z uwagi na sytuację polityczną, jak to na ciebie działa? W takim sensie, że chcesz z tym walczyć, to cię inspiruje, inspiruje, bo to też słyszymy na płycie, ale czy każe ci zadać sobie jakieś takie pytanie, zostaję tu, jadę, jakby co robić? No, to jest ogromna rozkmina, w sensie ja. No, piosenka No Future jakby o tym opowiada, że. I że trochę tak jest, w sensie, że przygniatają mnie nagłówki, które są o Polsce, przygniata mnie jakaś tam mentalność, przygniatają mnie to. Cały szereg rzeczy, jakby nie chcę już w to wchodzić. Z drugiej strony kocham to miejsce, w sensie kocham tych ludzi, kocham nas Polaków. Jesteśmy naprawdę, uważam, świetnym narodem. Aczkolwiek lubimy się dzielić i no i mam, jestem taki dysonans, jestem gdzieś tak w rozkroku cały czas i walczę nadal jeszcze. Natomiast te wyjechanie, w ogóle taki ten twój tak naprawdę styl ucieczkowy mi się bardzo podoba. Ja polecam. Nie, właśnie ja tak bardzo myślę o tym nieustannie, od dawna i kurde, no tak. Ja bym chciała do tego Peru strasznie, ale kurde, daleko, tam to już nie przylecę tak w 3 godzinki. No właśnie, to też jednak ta logistyka jest ważna. Słuchaj, a propos jeszcze walki, bo wydaje mi się, że jest taka walka, która wydawałoby się, że powinna się stoczyć, a jednak jej nie stoczyłaś, czyli walka z tym środowiskiem rapowym, które nie jest super otwarte na laski, tak mi się wydaje. Ja tak nie siedzę w tym za bardzo, no ale nawet wnioskując po tym, w jakich konfiguracjach te kobiety w rapie występują, w Nie? tekstach albo w teledyskach, to jest jakiś taki gadżet generalnie. No tam wjechałaś jak w masełko i nie wiem, tak z perspektywy słuchacza i widza,
czytając komentarze i nie tylko, gdzieś tam zagłębiając się w ten dla mnie taki zupełnie obcy świat, właśnie ludzi, którzy mocno siedzą, no to wszyscy tak, że Margaret, dzień dobry, jakby fajnie, fajnie, będziemy słuchać. Tak, ja jestem w ogóle też super, jest mi super miło, bo jakby też wiedziałam o tym i też mnie przestrzegano, że widownia publiczność hip-hopowa jest dosyć taka hermetyczna i zamknięta, a oni mnie bardzo miło przyjęli, w sensie mam takie wrażenie i nadzieję, że to przez to, że nie wiem, to chyba jest dobre. Ja tak sobie myślę o tym po prostu nieraz, że to chyba jest dobre. Ale wiesz, też tak, ja też postanowiłam, że ja nie będę w tym środowisku, ja nie do końca gram w tę grę, w sensie, bo ja jednak nie jestem takim przypadkiem stricte hip-hopowym, że twerkuję kolesiowi przy buzi, nie? Bo po prostu ja jestem zbyt dumna na to i ja też jakby, to jest troszkę taki kolejny mój krok, żeby okej, hip-hop czerpać z niego, ale na swoich zasadach, więc jakby ja też chciałabym bardzo odczarowywać ten wizerunek kobiet w hip-hopie, nie tylko, jakby myślę o tym dość szeroko, ale w hip-hopie to jest takie bardzo mocne, że te kobiety się tak traktuje bardzo przedmiotowo i tak się o nich opowiada, a ja po prostu podchodzę troszeczkę z innej strony do tego i nie wiem, może dlatego, nie wiem w zasadzie. Natomiast, no, nie, już skończyłam mówić. Już nie wiem, co chciałam powiedzieć. A co jest w tym hip-hopie takiego, że kiedy przychodzi ten moment, że ty jako artystka i kobieta i w ogóle człowiek chcesz wyrzucić z siebie pewne rzeczy i być taką totalnie szczerą, to wybierasz właśnie hip-hop, rap, a nie pop, w którym jakby radziłaś sobie świetnie. Czy jakby myślisz, że tego nie da się połączyć, że nie da się zaśpiewać fajnej piosenki o tym, co w tobie głęboko tak naprawdę siedzi? Wiesz co, tak, myślę, że się da, tylko że ja jakby ta sytuacja, w której ja się znalazłam, ja tak bardzo potrzebowałam wykrzyczeć rzeczy, że ja nie chciałam ich owijać w metafory. W sensie dla mnie to było tak ważne, że po prostu kawa na ławę, dzień dobry, to jest tak, dzień dobry, do widzenia, że ja bardzo często owijałam w bawełnę, nie? W sensie przez te 6 lat i to i wszystko jest super, nie było i metafory, i uśmiechanie się do sytuacji, do których w ogóle nie chciałam się uśmiechać i po prostu dlatego ten hip-hop, bo on mi po prostu dał ten język, taki urban i taki uliczny, normalny, dał mi po prostu możliwość wypowiedzenia tego wszystkiego, co tak we mnie długo siedziało. I na płycie jest też duet z inną popową laską, Natalią Schroeder. Zaskakujący, nie wiem, ja też ostatnio miałem taki trochę odwyk od social mediów, więc nie wiem, czy to było gdzieś anonsowane wcześniej, ale nawet nie spojrzałem na tracklistę przed odsłuchaniem, posłuchałem po kolei i tak patrzę, kolejny numer, Natalia Schroeder. I to też jest taki fajny przypadek, że wy się dwie tak znalazłyście, bo ciężko mi powiedzieć, na ile wasze historie są podobne, ale też jakiś trochę taki łańcuch na plecach, właśnie związany ze śpiewaniem fajnych radiowych przebojów i poszukiwanie tej autentyczności. Tak wyglądały kulisy, jak wy właśnie się znalazłyście po prostu. Wiesz co, my też, no faktycznie poznałyśmy się w jakichś pewnie właśnie Sopotach, Sopot Festiwal. Opole, jakichś takich rzeczach. I też mam wrażenie, że też razem sobie tak dojrzewałyśmy, bo my się od kiedy się poznałyśmy, zawsze się wspierałyśmy i bardzo lubiłyśmy. I ta droga nasza, i zawsze też gdzieś tam miałyśmy kontakt ze sobą, więc Natalia była gdzieś tam bardzo wspierająca w tym moim procesie, który ja przechodziłam, i ona też przechodzi teraz jakieś zmiany, i ja jej totalnie w tym dopinguję i trzymam za nią kciuki. Więc nie wiem, czy ta historia, na pewno nie taka sama historia, ale myślę, że w kwestii tego dojrzewania i stawienia na swoim, że wychodzenie z jakichś pudełek, które gdzieś nas ktoś zamknął, że powinniśmy być takie, a takie to już nie, tobie już nie wypada, ty już tam nie idź, ty się nie odzywaj. Więc myślę, że w tym sensie to są jakby podobne historie, dlatego i tak mi się to strasznie spodobało, że też w tej opowieści i tych singlach przed płytą, że dużo było tam właśnie takich na maksa stricte hip-hopowych rzeczy i że ten koniec jest taki the grande finale Natalia Schroeder. W sensie, że ja naprawdę przytulam tą swoją przeszłość, nie? Że jakby to doceniam
Super się cieszę, że to wszystko przeżyłam i jakby to, że tam jest ta Natalia, to dla mnie jakieś takie było, nie wiem, fajne. Podoba mi się to. Podoba mi się ta końcówka w ogóle tej płyty, że jest taka dziewczyńska. No właśnie to chciałem powiedzieć, że jest też w tym roku już minionym, mam nadzieję, że ten trend będzie kontynuowany w tym roku, że te nasze babeczki showbizowe gdzieś się w końcu tak odnajdują w tym tłumie i właśnie się przytulają i robią coś razem i nie ma już właśnie tej całej takiej atmosfery podgryzania i porównywania tych sukienek i tych wszystkich bzdur, tylko jest jakiś taki ludzki kontakt, jakby nie jesteśmy rywalkami, jesteśmy koleżankami. Tak, dokładnie tak. I ja też za Natalię trzymam na maksa kciuki. Wiem, że ona też wchodzi teraz na swój nowy etap muzyczny i jestem super podekscytowana, bo to są bardzo fajne rzeczy. Ona jest mega dupą, dziewczyną. Nie, no dupą, nie, świetnie. I super utalentowaną, więc za nią trzymam kciuki też. To teraz już trochę kończąc, twoi fani jeszcze nie słyszeli tej płyty, ale ty gdzieś zdejmujesz z siebie te warstwy singlami, ale też jakby taką trochę inną narracją na Instagramie. Wiem, że mówiłaś, że sama wpadasz jakby w te pułapki lukrowania, ale myślę, że rzadko tam ci się noga na tym Instagramie pod tym względem powija i mam wrażenie, że widzimy jakby naprawdę ciebie tam często. I właśnie, jak z tej Margaret po prostu na tych super wysokich obcasach z fryzurą, która jest cięższa niż dwa dorodne noworodki, jak oni cię przyjęli w tej wersji sauté i w takiej właśnie, że sobie zakniesz, że nie będziesz miała make-upu zawsze i że mówisz tak, jak się czujesz, a nie, że jesteś codziennie tym promyczkiem, który mówi, wiesz, every day is a good day, po prostu love. Wiesz co, ja mam wrażenie, że jakby są takie, podzieliłabym to na dwa takie odrębne, bardzo odrębne, wręcz polaryzujące ze sobą. Szukam słowa, szukam go, szukam. Obozy. Obozy, dobra, niech będzie. Bo ja na przykład na Instagramie, w sensie ten kontakt, który mam ze swoimi słuchaczami, taki realny, że ktoś mi pisze i że sobie piszemy i jakby ja czytam też te komentarze, no to w ogóle ludziom się to na maksa podoba i że zajebiście i że oni to wolą, bo po prostu jakby czują to, że to jest takie totalnie 100% ja i też, no, że jakby super. Natomiast jest drugi obóz pod tytułem media. No dobra, może media to będzie zbyt krzywdzące akurat, ale jakieś takie plotkarskie sytuacje, no to oni dają po prostu kurwa, no tak im się klika ta historia, że jestem chuda, że co się dzieje z Chora. Margaret, fani są zaniepokojeni, chuja są zaniepokojeni, bo to są specjalnie wymyślone komentarze przez fejkowe konta. I teraz się nie skarżę i nie chcę kolejnego nagłówka, natomiast jakby rozumiem te mechanizmy. Naprawdę muszą dużo pieniążków zarabiać na tych reklamach, które są pod tymi postami, muszą się im dobrze klikać, że tak schudłam i że tak zmizerniałam. Ja aktualnie, guys, właśnie walczę akurat z lakom brzuszkiem. Coś o tym wiem, jakby wspieram. No, wiesz, zima zawsze co tam człowiek nabiera, nie? Więc tak realnie rzecz biorąc, to mam super odbiór i dlatego jakby też się o to nie martwię, ale z drugiej strony faktycznie te media no, robią sobie tam różne cyrki. Mamy tylko szkoda mi, bo mama się przyjmuje, ale mama wszystko wie, także luz. No właśnie, jak jest warto komuś dementować, to myślę, że mamie tylko i Mamy. wyłącznie to, co czyta. Mamo. Ty dzisiaj, ty mamo, ty nie odbieraj się telefonów. A co się dzieje, Gosia? Mnie nic się nie dzieje, spokojnie, po prostu nie odbieraj telefonów. Jest spokojnie na ogródku, tam porób sobie coś, ty, nie, się nie przejmuj. Słuchaj, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Jestem przekonany, właśnie mam pewność, że jak tylko fani usłyszą tę płytę, to jeśli byli zachwyceni, a byli Gają, no to Megi po prostu wjeżdża tam z buta i zostaje na długo. Więc bardzo się cieszę przede wszystkim widzieć Ciebie szczęśliwą i zadowoloną i wyluzowaną. Jakby to jest naprawdę super opcja i mam nadzieję, że też będę mógł Cię zobaczyć jakoś niebawem na żywo.
jak tu przyjdziesz na jakiś tapasik albo na jakiś koncert przyjadę, słuchaj, jak to sytuacja wróci, cały czas mówię, wróci do normy, ale pytanie, czy my chcemy tej Wydaje mi się, normy? że jednak ja szybciej na pasik, szczerze mówiąc, niż ty na mój koncert. To znaczy, życzyłabym sobie tego bardzo, ale no, sytuacja jest taka niezbyt kolorowa, więc myślę, że ja szybciej na pasik. Co zamierzam uczynić, gdyż kocham Hiszpanię całym swym sercem. Jak ten hiszpański? No, powoli trochę, wiesz co, bo nie mam za dużo okazji, żeby go praktykować jakby wśród ludzi, co jest dosyć takie demotywujące, bo jednak no, te okoliczności sprawiają, że wiesz, no nie jest tutaj łatwo jakichś nowych znajomych, czy w ogóle spotkania z ludźmi, jak jest limit do 6 osób, więc wiesz, wolniej niż liczyłem i się spodziewałem, dlatego mam nadzieję, że ta norma, która wróci, to mi chodzi o taką normę ludzką, w sensie, że spotkania z ludźmi, właśnie koncerty, imprezy i taki prawdziwe social life na pełnej. Bo tutaj ludzie lubią takie życie, lubią się bawić, więc ja też się lubię bawić i chciałbym się powiedzieć z nimi, no ale czekamy, aż się wszystko odblokuje, odkorkuje. No ja trochę też czekam na to już tęskniulki. Tęskniulki. No to czekam tutaj na ciebie i kibicuję mocno nowemu projektowi, czekam na jakieś nowe klipy, nie klipy, nowe odsłony i żeby tak zostało, jak jest, dobrze, skoro jesteś szczęśliwa. Yeah. Dziękuję bardzo, bardzo dobrze Cię widzieć, dobrze wyglądasz. No, też tak trochę jakiś, wiesz, blondzik wjechał, ale to tak. Bardzo dziękuję za obejrzenie obu części naszej rozmowy. Jestem z niej bardzo, bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że jeszcze z Margaret porozmawiamy nie raz. Kto wie, być może w końcu w cztery oczy po tak długiej przerwie. A was oczywiście, wiem, że to brzmi trochę jak reklama, ale naprawdę, ta płyta jest świetna i musicie ją usłyszeć. Maggie Vision 12 lutego, premiera. Czekajcie, słuchajcie, a my widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia.